Kiedy zaczynamy medytować, nic absolutnie się nie dzieje. Nie ma potrzeby mobilizowania się, nie ma potrzeby robienia czegoś szczególnego. Proces życia, który trwał przed tym, co w głowie nazwaliśmy formalną sesją medytacji, będzie trwał także w jej trakcie, a także po niej. Taki sam. Będzie się toczył według swoich reguł. W związku z tym nie mamy nic do zrobienia. Oprócz tego, żeby pozwolić uwadze, żeby do tego procesu dostroiła się. Możemy zacząć od tego, żeby pozwolić ciału wybrać jak najwygodniejszą dla siebie pozycję. Nie musi być żadna szczególna pozycja. Ważne, żeby było ciału wygodnie. Niech ono samo teraz zadecyduje, w jakiej pozycji chce teraz najwygodniej spędzić kolejne minuty. Wierzę w mądrość ciała i w to, że wybierze dla siebie najlepszą pozycję. Teraz w komforcie tej pozycji pozwalam na to, żeby w polu mojej uwagi pojawiło się doznanie mojej fizyczności. Odczuwam siebie jako istotę fizyczną w przestrzeni. Pozwalam, żeby poczucie fizycznego istnienia pokazało się w polu mojej uwagi, w takiej postaci, jaką samo wybierze. To może być poczucie bycia jednolitą bryłą w przestrzeni. To może być seria doznań, które pozornie nie wydają się być ze sobą związane. Lub jakakolwiek dowolna postać doznania fizycznego bycia w przestrzeni. Fizyczne bycie w przestrzeni wypełnia teraz pole mojej uwagi. Naturalnie, swobodnie, bez wysiłku, bez potrzeby koncentracji. Pozwalam uwadze dostroić się do tego doznania. Osiąść na nim swobodnie, w pełnym rozluźnieniu, bez potrzeby wykonywania jakiejkolwiek czynności. A teraz, kiedy uwaga oswoiła się z doznaniem fizyczności, fizycznej obecności w przestrzeni, otwieram się na oddziaływanie na moje ciało siły grawitacji, naturalnej siły uniwersalnej, obecnej na tej planecie. Pozwalam, żeby grawitacja wymasowała moje ciało. Pozwalam sile ciążenia nacisnąć na całe moje ciało, na to, co jest doznaniem fizyczności w przestrzeni. Nie stawiam oporu grawitacji. Pozwalam jej oddziaływać na skórze,
Wpuszczam ją do wnętrza ciała, do organów, kości, mięśni, płynów ustrojowych. Wpuszczam grawitację do wnętrza komórek i pozwalam jej oddziaływać na mnie. Kiedy poddaję się sile ciążenia, wewnętrzne napięcie wyparowuje ze mnie. Nie próbuję przyspieszać tego procesu, ale pozwalam na to, żeby napięcie wyparowało naturalnie, niemal mechanicznie z mojego ciała. Tak jak ciepło paruje z filiżanki gorącej herbaty, gdy ją zostawić w zimnym pokoju. Uwalniam napięcie z ciała. Poddaję ciało działaniu siły ciążenia. Nie muszę wykonywać żadnych czynności. Wystarczy, że poddam się procesowi doznawania. Rozluźniam też tendencję umysłu do tego, żeby chwytał różne przedmioty, zajmował się nimi, budował z nich opowieści. Pozwalam umysłowi swobodnie przepuszczać wszelkie słowa, myśli, obrazy, doznania. Nie ma nic do zrobienia, tak jak ja sam nie mam nic do zrobienia. I wreszcie delikatnie, wewnętrznie uśmiecham się po to, żeby stworzyć przyjazną przestrzeń do odczuwania wszelkich doznań. Uwalniam napięcie z ciała, rozluźniam umysł. Uśmiecham się. Moja uwaga nasiąka w doznanie fizyczności, obecności fizycznej w przestrzeni. W naturalny sposób, tak jakby ciało zasysało uwagę, tak jak sucha gąbka zasysa wodę. Bez wysiłku z mojej strony, swobodnie i naturalnie. Obecność w ciele jest naturalnym stanem mojej uwagi, kiedy nie jest rozproszona. Uwalniam napięcie z ciała, rozluźniam umysł, delikatnie uśmiecham się. Czuję, jak siła grawitacji oddziałuje na moje ciało, na moją fizyczną obecność w przestrzeni. A teraz, uśmiechając się wewnętrznie, delikatnie podnoszę kąciki ust do góry i pozwalam doznaniu uśmiechu rozkwitnąć w polu mojej uwagi. Nie interesuje mnie uśmiech jako pojęcie, ani jako obraz w głowie. Pozwalam mojej uwadze dostroić się do samego doznania uśmiechu. Gdyby ktoś patrzył teraz na mnie z zewnątrz, być może widziałby, jak kąciki moich ust unoszą się leciutko do góry. Ale mnie nie interesuje ten obraz. Interesuje mnie bezpośrednie doznanie uśmiechu.
odczuwanego od środka. Uśmiech jako doznanie. Czy uśmiech ma jakąś temperaturę? A może ma jakąś powierzchnię? A jeśli tak, to czy ta powierzchnia jest stała, czy zmienna? Czy to, co mogę nazwać doznaniem uśmiechu, zmienia się, czy pozostaje zawsze taki sam? Naturalnie, bezpośrednio, bez wysiłku, pozwalam doznaniu uśmiechu rozkwitnąć w polu mojej uwagi. Uwalniam napięcie z ciała, rozluźniam umysł, uśmiecham się. Doznanie uśmiechu, doznanie śmiejących się ust rozkwita w polu mojej uwagi, naturalnie, bezpośrednio, w całym swoim bogactwie, w stałości lub zmienności, w cieple lub w chłodzie, w twardości albo w miękkości. Uwalniam napięcie z ciała, rozluźniam umysł, uśmiecham się i pozwalam doznaniu uśmiechu rozkwitnąć w polu mojej uwagi. A teraz delikatnie, bez wysiłku, płynnie przenoszę uwagę kilka centymetrów do góry, na poziom oczu i tym razem uśmiecham się oczyma. Pozwalam na to, żeby oczy same uśmiechnęły się. Gdyby ktoś patrzył na mnie z zewnątrz, gdybym miał otwarte oczy, być może zobaczyłby, jak ich kąciki unoszą się do góry. Może zobaczyłby drobne zmarszczki albo błysk w moich oczach. Ale mnie nie interesują te obrazy, tylko naturalne, bezpośrednie odczucie śmiejących się oczu. Odczucie uśmiechu moich oczu. Obserwuję, jak w polu mojej uwagi rozkwita doznanie śmiejących się oczu. Czy oczy śmieją się na jakimś obszarze? Czy ten delikatny uśmiech jest stały czy zmienny? Czy ma jakąś temperaturę, a może jest twardy lub miękki? Czy ma swoje ciepło? Może jest doznaniem, na które brakuje słów? Pozwalam doznaniu śmiejących się oczu, uśmiechniętych oczu, rozkwitnąć w polu mojej uwagi i wypełnić ją całkowicie. Uwalniam napięcie z ciała, rozluźniam umysł, uśmiecham się. Uwalniam napięcie z ciała, rozluźniam umysł, uśmiecham się. Doznanie uśmiechu oczu rozkwita w polu mojej uwagi. A teraz, kiedy moja uwaga oswojona jest z bezpośrednim doznaniem uśmiechu, pozwalam na to, żeby uśmiechnęło się całe moje ciało. Przenoszę uwagę niżej, do tułowia i uśmiecham się całym ciałem. Uwalniam
napięcie z ciała. Rozluźniam umysł. Uśmiecham się całym ciałem. Bez wysiłku, swobodnie obserwuję to, jak całe moje ciało uśmiecha się. Obserwuję, jak to doznanie wypełnia całkowicie moje pole uwagi. I pozwalam doznaniu wewnętrznego uśmiechu całego ciała wybrzmieć w polu mojej uwagi. Uwalniam napięcie z ciała. Rozluźniam umysł. Uśmiecham się całym ciałem. Doznanie śmiejącego się ciała wypełnia pole mojej uwagi. Naturalnie, swobodnie, bez potrzeby robienia czegokolwiek. Bez potrzeby koncentracji. Uwalniam napięcie z ciała. Rozluźniam umysł. Uśmiecham się. Uwalniam napięcie z ciała. Rozluźniam umysł. Uśmiecham się. Teraz, kiedy pole mojej uwagi wypełnia uśmiech całego ciała, zadaję sobie pytanie, kto się śmieje? Czy to się śmieje moje ciało? Moje oczy, moje usta, a może śmieje się coś zupełnie innego. Jakie jest źródło mojego uśmiechu? Nie muszę znaleźć odpowiedzi. Delikatnie zadaję to pytanie. Pozwalam mu wybrzmieć w polu mojej uwagi. Pytanie jest słowami, ale odpowiedź nie musi być zawarta w słowach, może być bezpośrednim doznaniem. Może przyjść teraz, kiedy indziej, albo nigdy. To bez znaczenia. Kto się śmieje? Co jest źródłem twórczym uśmiechu. Pozostaję z tym pytaniem i z wewnętrznym uśmiechem tak długo, jak ma na to ochotę moje ciało. A kiedy postanowi wstać, i zakończyć to, co nazwać by można formalną sesją medytacji. Wtedy będę rozumieć, że nie ma żadnej granicy między medytacją a niemedytacją. Medytacja jest pewnym sposobem bycia w świecie. Życie jest medytacją. Medytacja jest życiem. Koniec.